witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Proszę Państwa, ona się odbędzie w trzech częściach. Ta pierwsza odbywa się tutaj na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Bardzo miłe, sympatyczne, radosne wydarzenie dotyczące zakupu dwóch karetek pogotowia. I to, co jest oczywiście niezwykłe, to są nowe karetki, które będą służyły mieszkańcom powiatu Tomaszowskiego. I proszę Państwa, bardzo serdecznie witam w tej części konferencji pana Antoniego Macierewicza, marszałka Sejmu. Witam bardzo serdecznie prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pana Wiesława Chudzika. Witam wiceprezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pana doktora Roberta Szlachcińskiego, przepraszam, czy tak patrzę. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, pana Krzysztofa Kutkę i naczelnego pielęgniarza, pana Konrada Borowskiego. Oczywiście witam wszystkich Państwa tutaj obecnych na tej konferencji prasowej. Witam nasze tomaszowskie media. Bardzo dziękuję, że jesteście obecni. A na początku może tutaj poproszę księdza o to, żebyśmy mogli poświęcić te karetki, żeby one służyły przez długie lata. W Dzień Światowy, Dzień Chorego, pragniemy poświęcić te pojazdy, prosząc również o wstawiennictwo świętego Krzysztofa. Panie Jezu Chryste, strzeż i chroni wszystkich ludzi, którzy podróżują naszymi drogami. Prosimy Cię za wszystkich posiadających własne pojazdy, aby posługiwali się nimi dla spełnienia swoich obowiązków. Ciebie prosimy. Prosimy Cię za kierowców, aby przestrzegając przepisów drogowych bezpiecznie prowadzili swoje pojazdy. Ciebie prosimy. Udziel odwagi i ufności do nowego życia tym wszystkim, którzy w wypadkach drogowych doznali obrażeń. Ciebie prosimy. Wszechmogący Wieczny Boże, który z ojcowską dobrocią strzeże swoich stworzeń, wysłuchaj nasze prośby i udziel sługom swoim zdrowia duszy i ciała, aby mogli spełniać swoje obowiązki. Na końcu do czystego pielgrzymowania wrócili do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla pojazdów, dla karetek i tych, którzy nimi będą się posługiwać. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłu Twojej woli. Spraw, aby te karetki, dzieło Twojej pracy ludzkiej, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Serdeczny błogosławieństwo księdzu Włodzimierzowi. Proszę Państwa, koszt zakupu karetek, jednej z nich to jest 603 tysiące złotych, 550 tysięcy dofinansowanie wojewody łódzkiego. Pokaźna kwota, bardzo serdecznie dziękujemy panu wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu, ale oczywiście w sposób szczególny dziękuję panu marszałkowi za to, że po prostu lobował na rzecz tego, żeby kolejna karetka, nowa karetka tutaj w naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia się pojawiła. I druga, proszę Państwa, karetka, ona jest poświęcona przede wszystkim tym wszystkim, którzy są chorzy na COVID. To jest taka karetka dedykowana właśnie tym osobom. Koszt zakupu 420 tysięcy złotych, z tego dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia 400 tysięcy, wkład własny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia 20 tysięcy złotych. Proszę Państwa, tak jak Państwo przyglądacie się pracy tego zarządu powiatu od ponad 3 lat, tej rady powiatu, widzicie, że staramy się stawiać na to wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem, przede wszystkim ze zdrowiem ludzi. Chcemy dbać o to zdrowie, a te karetki są jednym z narzędzi, z tych elementów, które umożliwiają pomoc tym wszystkim, którzy jej po prostu potrzebują. Będziemy stawiać na to bezpieczeństwo, będziemy stawiać na zdrowie. Te dofinansowania, które tutaj płyną już od dłuższego czasu właśnie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, one sięgają już bardzo wielu milionów, bo trzeba tutaj pamiętać, że prawie 6 milionów złotych to jest pomoc
Urzędu Marszałkowskiego, także bardzo serdecznie dziękuję panu Grzegorzowi Schreiberowi za to, że pamięta o tym naszym szpitalu, chociaż ma swoje szpitale wojewódzkie, to jednak stara się sukcesywnie takie środki tutaj dedykować właśnie naszemu szpitalowi. Ale proszę państwa, jeszcze raz powtórzę, nie byłoby tych karetek, co zresztą tutaj wcześniej wspomniał pan prezes i pewnie jeszcze powie, gdyby nie pan marszałek, któremu teraz chcę oddać głos. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie, życie jest najważniejsze i dbanie o to jest olbrzymim z jednej strony obowiązkiem i ciężarem, ale z drugiej strony olbrzymim dążeniem, które pokazuje, jak bardzo na rzecz społeczeństwa, na rzecz właśnie mieszkańców działa samorząd, działa tutaj nasz przedstawiciel, który przed chwilą państwu referował całą tę sytuację. Naprawdę pan starosta, zarząd starostwa, zarząd powiatu pracują tak, żeby zdrowie ludności było zabezpieczone. Bardzo jestem wdzięczny za ten wysiłek pana starosty. Bardzo dziękuję całemu zarządowi, panu prezesowi, wszystkim państwu z Centrum Zdrowia Tomaszowskiego, dlatego że to jest kolejny przykład tego, jak dzięki właśnie waszemu wysiłkowi, zarówno pan wojewoda, jak i pan marszałek Schreiber, no, decydują się na dofinansowanie tych potrzeb związanych z bezpieczeństwem i życiem mieszkańców. Bez waszego wysiłku, decyzji pana wojewody, decyzji pana marszałka by nie było. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tej wielkiej pracy, jakie starostwo, jakie pan prezes i cały ten zespół wykonał. I bardzo chcę jeszcze podziękować ojcu, pan księdzu za błogosławieństwo, za obecność, za to, że wartości chrześcijańskie są obecne przez cały czas w kształtowaniu życia społecznego, bo one dają właśnie tę spójność reprezentowaną przez starostwo, przez pana wojewodę, przez pana marszałka, dzięki czemu rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo życia są zabezpieczone. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi, a teraz proszę o zabranie głosu prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pana doktora Wiesława Chudzika. Panie marszałku, panie starosto, panie przewodniczący, księże kapelanie, szanowni państwo, jak już ksiądz kapelan wspomniał, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Światowy Dzień Chorego, który zainicjował święty Jan Paweł II. Ten dzień jest dla naszego szpitala, dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia bardzo uroczyście obchodzony, bo możemy dzisiaj poświęcić i przyjąć na stan dwie karetki pogotowia ratunkowego, które będą służyć chorym, a tak jak powiedział pan marszałek, zdrowie i bezpieczeństwo naszego społeczeństwa jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać tutaj i przekazywać te karetki dla naszego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. I tutaj, jak pan starosta wspomniał, bez tego lobbowania, bez tych rozmów kuluarowych, tych rzeczy, które dostaje Tomaszowskie Centrum Zdrowia, a tak jak pan starosta powiedział, tego jest bardzo dużo i to trudno wymienić. To są kwoty, które zarówno są przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, przez marszałka województwa, przez wojewodę. No i oczywiście tutaj szczególne słowa uznania należą się dla zarządu i dla osobiście dla pana starosty Mariusza Wiedzinowskiego, ponieważ powiem tak, jak wiemy, nasze pogotowie obsługuje trzy powiaty. Powiat łódzki wschodni, powiat brzeziński, powiat tomaszowski. I bez pewnych decyzji, które zostały podjęte na szczeblu starostwa, zainicjowane przez pana starostę Mariusza, to być może, żebyśmy byli pozbawieni tego pogotowia i tych stacji. Także tutaj serdeczne
podziękowania. Te karetki będą służyć naszemu społeczeństwu, naszym chorym, a ten okres pandemii to jest taki okres niebezpieczny i im szybciej dotrzemy do chorego, im szybciej udzielimy tej pomocy, to zwiększamy bezpieczeństwo i możliwość ratowania tychże osób. I za to jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować, że pan marszałek myśli cały czas i dba o to, aby wyposażenie tego szpitala było jak najlepsze. Nie ukrywam, że nie byłbym sobie, jakbym nie powiedział, że mam nadzieję, że już następnym razem, kiedy przyjedziemy, to te dziury tutaj są, które tutaj są w tym asfalcie, zostaną zlikwidowane. I tego chciałbym, żeby to było jak w najbliższym okresie, kiedy zima się zakończy. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, że pan marszałek zechciał tutaj w naszych progach zagościć i być w tym dniu poświęconym chorym całego świata i tego lokalnej naszej społeczności też. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Bardzo dziękuję panu prezesowi. A teraz zapraszam do zabrania głosu pana doktora Roberta Szlachcińskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry panie marszałku, panie starostwo, szanowni państwo. Ja chciałbym tutaj w tej kwestii podnieść jeszcze taki temat dotyczący karetek, który jest jak gdyby przedłużeniem takiego ramienia szpitala i uzupełnienie tego zasobu o tak wspaniały sprzęt jest dużym plusem nie tylko dla zespołów ratownictwa, które bardzo odczują teraz poprawę komfortu pracy, ale również jako takie przedłużenie ramiona szpitala, które może funkcjonować jeszcze lepiej. Pomoc i dotarcie do pacjenta będzie jeszcze sprawniejsze. Mimo że mamy tutaj to jedno z lepszych w województwie, nadal chcemy to utrzymywać. Takie informacje właśnie tutaj dostałem między innymi od kierownictwa naszego pogotowia ratunkowego, że zespoły pracują bardzo dobrze, bardzo szybko, a to dodatkowo pozwoli nam jeszcze lepiej zabezpieczyć właśnie powiaty, o których wspominał pan prezes, że pacjenci będą mogli się czuć bezpieczni. Dotyczyć to będzie zarówno pacjentów z COVID-19, jak i tych, które dotyczą inne choroby. A więc cały czas kompleksowo ta pomoc będzie mogła być niesiona. Stąd ten zastrzyk finansowy i uzupełnienie tych karetek ze strony tutaj pana marszałka, pana starosty i jak gdyby wszystkich osób zaangażowanych jest bardzo cenny i owocny. Oczywiście zawsze potrzeby są troszeczkę większe, ale te, które są, warunkują na takim światowym poziomie zabezpieczenie medyczne i właśnie ci pacjenci mogę tu zapewnić, że mogą się czuć dzięki temu bardzo bezpiecznie i dobrze. Życzymy sobie, aby rozwój naszego szpitala i pogotowia ratunkowego postępował dalej, żebyśmy mogli swoje obowiązki dobrze wypełniać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Proszę państwa, teraz zapraszam do zabrania głosu przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Krzysztofa Kuchta. Bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie starosto, panie prezesie, szanowni państwo. Myślałem, że już wszystkie tematy zostały wyczerpane, ale jednak skoro pan starosta prosi, więc pozwólcie państwo, że ja bardziej od strony zarządzającej tutaj pogotowiem. Tak jak pan dyrektor wspomniał, faktycznie swoim zasięgiem opiewamy te trzy powiaty. Od Toszyna, od Kurowic, po Brzeziny, Koluszki, w stronę Nowego Miasta, Rzeczyca, Ujazd. Jak państwo wiecie, pandemia troszkę czasu już funkcjonuje i pojawiają się, przecież wiadomo, nasi pracownicy również czasem chorują, ale wyobraźcie sobie państwo, że takim zespołem pracowników to czysta przyjemność zarządzać. Dlaczego? Dlatego, że nie zdarzyło się przez ten cały czas, aby któryś z naszych zespołów nie wyjechał. Przez ten cały czas utrzymujemy 24-godzinną gotowość, zarówno w przewozach, jak i przede wszystkim w usługach typu ratownictwo medyczne. Jak wiecie państwo, Tomaszowskie Centrum Zdrowia również dysponuje karetką przewozową covidową. Swoim zasięgiem obejmujemy aż od Radomska po Rawę Mazowiecką, Opoczno, te tereny, których pacjentów w ciężkim stanie na dzień dzisiejszy czasem musimy przewieźć i wykonujemy to 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki tutaj teraz staraniom zarówno pana marszałka, jak i pana starosty i pana wojewody
udało nam się pozyskać kolejne samochody, które Państwo widzicie. To są bardzo dobre, specjalistyczne samochody z mocnymi silnikami, którymi naprawdę możemy z czystą przyjemnością dzisiaj konkurować z innymi pogotowiami, bo powiedzmy 3-litrowy silnik ze skrzynią automatyczną, które widzimy z tyłu, to są na wysokim poziomie. Także kosztują drogo, ale to są bardzo dobre jakościowo samochody. I szanowni Państwo, ja wspomnę, pragnę podziękować przede wszystkim naszym pracownikom Domaszewskiego Centrum Zdrowia w Pogotowie Ratunkowego, którzy mimo ciężkich sytuacji jednak nie uciekają na zwolnienia, nie zamykają się, nie chowają się, tylko cały czas starają się pomagać jak największej części społeczeństwa i to nie tylko naszego powiatu, nie tylko naszego miasta, ale również powiatów ościennych. I może Państwo wierzycie albo nie, nie ma tygodnia, nie ma dwóch tygodni, abyśmy nie otrzymywali w przeróżny sposób na Facebooku, a nawet listownie, telefonicznie podziękowań za właśnie to zaangażowanie, za empatię w kierunku pacjenta, bo jak Państwo wiecie, pomoc drugiemu człowiekowi, to możemy powiedzieć, że to jest święto. Święto. I faktycznie z takiego święta nawet dzisiaj mamy w postaci tych zespołów, które otrzymujemy, bo to będą one służyć pacjentom, ludziom, mieszkańcom naszych terenów i to możemy potraktować jako święta po prostu, bo każda taka pomoc innemu człowiekowi to jest święto. Ja ze swojej strony myślę, że tyle, panie ministrze, panie marszałku i panie starosto. Podziękuję jeszcze raz za te świetne samochody, za to, że państwo zaangażowaliście się i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo. No, pod tym względem presja wasza jest zawsze skuteczna. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę Państwa, oczywiście tutaj jak wszyscy stoimy razem, bardzo serdecznie chcemy podziękować na koniec naszym ratownikom. To wy jesteście na pierwszej linii frontu, można powiedzieć, w tej walce, czy to z COVID-em, czy też po prostu z innymi problemami, które się pojawiają i serdecznie wam za to dziękujemy. Dziękujemy oczywiście lekarzom, którzy z wami też jeżdżą i tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że ta skuteczność w ratowaniu zdrowia i życia naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Także bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście dziękujemy w tej części też mediom, że jesteście Państwo z nami i chcecie przekazywać te dobre informacje dla zarówno miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak i również dla wszystkich gmin położonych na terenie powiatu tomaszowskiego, ale również innych powiatów, czyli powiatu brzezińskiego i powiatu łódzkiego wschodniego. Bardzo serdecznie dziękuję.